Jestem w Czeladzi na ulicy Dechnelów. Jadę w kierunku miejsca, które no, jakiś czas temu było w remoncie, gdzie powstawało rondo. No i jadę zobaczyć, jak to tutaj wygląda. Dość dawno mnie nie było, więc myślę, że tutaj troszkę zmian przez ten czas nastąpiło. Ciągle prace drogowe mamy tutaj oznaczone. Tutaj by się też przydał znak, który by nam kazał jechać po prawej stronie. Co ciekawe, jest już w zasadzie rondo, natomiast zwróćmy uwagę, że ono jest ciągle jako rondo nieoznaczone. Co więcej, na bocznej dochodzącej tutaj drodze do ronda nie mamy też żadnego znaku ustąp. Teoretycznie powinno się tam od prawej ustępować. Natomiast skąd to wszystko? Myślę, że tutaj po prostu pozdejmowano już oznakowanie tymczasowe, a nie zastosowano oznakowania stałego. W mojej ocenie powinno to być robione odwrotnie, czyli najpierw dać oznakowanie stałe, później pozdejmować oznakowanie czasowe. Byłoby przede wszystkim w tym miejscu bezpieczniej. A tak to bezpiecznie nie jest, bo obawiam się, że zawsze może się zdarzyć ktoś, kto jednak nie będzie w tym miejscu tak uważny jak ja. No i może być nieciekawie wtedy.